W Mosinie działa od niedawna stowarzyszenie Sami Swoi. Głównym celem jest wszechstronna pomoc osobie niepełnosprawnej i rodzinie tej osoby również. Nasz cel, założenie świetlicy, specjalistycznej świetlicy terapeutyczno-rehabilitacyjnej, żeby osoby niepełnosprawne, które ukończą edukację w szkole, mogły tam przebywać, mogły tam mieć terapię, mogły mieć zajęcia. Stowarzyszenie szuka wolontariuszy do pracy, a właściwie zabawy z dziećmi. Od 3 lat przychodzą wolontariusze, wspaniali mieszkańcy Mosiny, a jednocześnie pracownicy tej szkoły tutaj, którzy zajmują się naszymi dziećmi. Praca wolontariacka daje nam, mi przede wszystkim, ogromną satysfakcję to, że mogę pomóc rodzicom, żeby mogli zrobić zakupy, żeby mogli zwyczajnie odpocząć, przynajmniej 2 godziny w miesiącu mogę poświęcić z mojego życia prywatnego po to, żeby komukolwiek z tych rodziców pomóc, bo mają strasznie ciężkie życie. Jeśli będzie więcej wolontariuszy, możemy mieć więcej dzieci, więcej osób, tak? Zachęcamy naszych widzów do wsparcia tej inicjatywy. Przyjdźcie, zobaczcie, co robimy, jak się świetnie bawimy. Niepełnosprawność to nie znaczy coś innego. Wesoły świąt!